Dzień dobry moi drodzy, witam Was dziś 24 sierpnia w poniedziałkowy poranek. Jak każdego dnia chcemy spotkać się z Bożym Słowem. Słowem, które ma nas zainspirować na cały dzisiejszy dzień, które ma dodać nam sił, ale też wskazać na niektóre rzeczy, z którymi może dziś będziemy mieli do czynienia. Posłuchajcie, w psalmie 23, w 5 wersecie czytamy: Zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich, namaszczasz oliwą głowę moją, kielich mój przelewa się. A w Ewangelii Marka w 14 rozdziale, w 3, 4 i 6 wersecie tak czytamy: A gdy Jezus był w Betanii w domu Szymona Trędowatego i siedział przy stole, przyszła niewiasta mająca alabastrowy słoik czystego olejku nardowego, bardzo kosztownego. Stłukła alabastrowy słoik i wylała olejek na głowę jego. A niektórzy mówili z oburzeniem między sobą: Na cóż ta strata olejku? Ale Jezus rzekł: Zostawcie ją. Czemu jej przykrość wyrządzacie? Wszak dobry uczynek spełniła względem mnie. Psalmista Dawid, król Dawid i Pan Jezus znajdują się w bardzo podobnej sytuacji. Są osaczeni przez swoich wrogów, nieprzyjaciół, przez tych, którzy czyhają na ich życie. Moi drodzy, to sytuacja, która nie jest do pozazdroszczenia. To sytuacja, w której nikt z nas nie chciałby się znaleźć. Ona powoduje, że w sercu człowieka rodzi się strach, niepewność. Dlatego psalmista i Pan Jezus swoją nadzieję pokładają w tym, który może przynieść wybawienie, w Bogu Ojcu, który przychodzi z pomocą, który zastawia stół wobec nieprzyjaciół, który daje wszystko to i zaopatruje we wszystko to, czego w danej chwili nam może brakować, a nawet daje więcej. Dawid mówi: Kielich mój przelewa się, czyli jest przepełniony i może się tym kielichem przepełnionym podzielić z innymi, po to, aby przeprowadzić, posilić na tej drodze, po której trzeba iść. Drodze, która nie jest łatwa, która jest obciążona wieloma trudnościami, ale też i niebezpieczeństwami, które zgotowali może i nam samym nasi nieprzyjaciele. I jeszcze jeden element. Pan Bóg namaszcza oliwę, oliwą głowę. Głową psalmisty, wybierając go na króla, ale też i wskazując na tego, który został przez Boga powołany, a głowę Jezusa namaszcza na jego pogrzeb niewiasta, która wylewa drogocenny olejek. Jezus również zostaje namaszczony na króla nad Izraelem, ale też i króla nad wszystkimi, którzy w Niego uwierzą. To znak, symbol czasów Starego Testamentu, które przenoszą się poprzez postać Jezusa w Nowy Testament, w nowe czasy, w nową Ewangelię, która jest skierowana do nas. Pan Bóg również i dziś nas wybiera. Namaszcza drogocennym olejkiem naszą głowę i mówi: Jesteś wybrana, jesteś wybrany przeze mnie, powołany przeze mnie, po to, aby iść i nie martwić się tym, co będzie, bowiem ja daję zaopatrzenie i ja daję Tobie moją ochronę. Jeśli dziś w poniedziałkowy poranek nie macie wiele siły i motywacji do tego, aby wyruszyć z uśmiechem do naszych zadań, naszego powołania, do naszej służby, to pomódlcie się proszę tymi słowami. Słowami zapisanymi w psalmie 23 i słowami z Ewangelii Marka. Pomódlcie się, aby Pan Bóg w taki sam sposób przemówił do was, jak przemawiał do króla Dawida, czy jak przed śmiercią przemawiał do samego Chrystusa. A wtedy to słowo, wierzę, doda nam wszystkim otuchy, siły i przeprowadzi przez niebezpieczny czas. Ja życzę Wam dobrego czasu, bezpiecznego czasu, ale też czasu, w którym będziecie odczuwali wybranie Boże i Bożą opiekę w Waszym życiu. Pomódlmy się o błogosławieństwo na cały dzisiejszy dzień. Panie, Ty widzisz, ile troski jest w naszych sercach. Ty widzisz, jakie myśli zaprzątają naszą głowę. Czasami, albo nawet często, jest to strach
strach przed niebezpieczeństwem, strach przed ludźmi, którzy może nie są nam przychylni. Dlatego prosimy, zastaw stół swój przed nami i przed naszymi nieprzyjaciółmi. Napełnij kielich, kielich pocieszenia i kielich radości i spraw, aby się z niego wylewało, aby był przepełniony, abyśmy mogli tym kielichem obsłużyć i podarować go również innym. Kielichem radości, kielichem szczęścia, kielichem, Panie, Twojej miłości. Namaść oliwą głowę naszą, spraw, abyśmy poczuli się przez Ciebie wybranymi. Przekonaj nas o tym. Prosimy, daj nam siły na cały dzisiejszy dzień. Spraw, abyśmy dobrze pracowali, uczciwie wykonywali nasze obowiązki i aby przyniosły one ludziom korzyść, a Tobie wielką radość. O to Cię prosimy przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. Amen.